Obecnie nadajemy fragmenty końcowego przemówienia pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego Partii, Władysława Gomułki. Plenarne posiedzenie dzisiejszego Komitetu Centralnego zamyka pewien okres w procesie rozwoju naszej gospodarki narodowej i zarazem otwiera na tej drodze nowy etap. Chciałbym, byś towarzysze, dobrze zrozumiał. Nie chodzi tu bowiem o jakiś ostry przedział czy głęboki zwrot na dotychczasowej drodze rozwoju naszej gospodarki. Ostre zwroty mogą występować w dziedzinie polityki, chociaż w tej dziedzinie muszą przez dłuższy czas narastać elementy, które suma spowodowała zmianę określonego kursu politycznego. Gospodarce natomiast w procesie jej rozwoju trudno ściśle rozdzielić i wykazać, gdzie i kiedy kończy się jeden z etapów tego ciągłego procesu i rozpoczyna się etap nowy. Rozwój życia gospodarczego ma to bowiem do siebie, że każdy nowy etap tego rozwoju rodzi się i rozwija zwykle w trudnościach, zaś nowy etap, kiedy zajmie już przeważające i panujące pozycje w gospodarce, przez długi jeszcze czas musi współżyć z etapem starym, zanim tenże nie zejdzie ostatecznie z areny życia. Aktualnie w naszej gospodarce dominuje jeszcze to wszystko, co składa się na pojęcie starego etapu jej rozwoju. To zaś, co charakteryzuje nadejście etapu nowego, znajduje się dopiero w stanie tworzenia, toruje sobie dopiero drogę do życia. Mimo tego, z pełną słusznością można powiedzieć, że dzisiejsze plenum zamyka stary i otwiera nowy etap w procesie rozwoju gospodarczego naszego kraju. Wiemy wszyscy, że chodzi tu o ekstensywne i intensywne formy i metody gospodarowania. W odróżnieniu od innych plenarnych posiedzeń Komitetu Centralnego, na dzisiejszym plenum nie podejmujemy uchwał, które wnosiłyby nowe koncepcje dotyczące przechodzenia coraz szerszym frontem na intensyfikację rozwoju naszej gospodarki. W tym przedmiocie uchwały zostały już bowiem podjęte na drugim, czwartym i piątym plenum Komitetu Centralnego zgodnie z wytycznymi piątego zjazdu partii. W oparciu o te uchwały Biuro Polityczne Komitetu Centralnego i rząd podjęły szereg ważnych decyzji i postanowień zmierzających w tym samym kierunku. Nie chodzi więc o nowe uchwały i postanowienia, gdyż nie są one obecnie potrzebne. Chodzi natomiast o to, aby podjęte już uchwały konsekwentnie wcielać w życie. To jest głównym celem dzisiejszego plenu. Akceptując referat Biura Politycznego jako wytyczne działania, Komitet Centralny stawia tym samym centrum uwagi całej partii administracji gospodarczej nakreślone w tym referacie zadania. Referat biura ujmuje w sposób kompleksowy problematykę intensyfikacji naszej gospodarki zawartą w uchwałach poprzednich posiedzeń Komitetu Centralnego i wyrażoną obecnie w projekcie Narodowego Planu Gospodarczego na rok 1971. Plan ten, jeśli można się tak wyrazić, powstał z budulca stworzonego na drugim, czwartym i piątym plenum Komitetu Centralnego. Wprawdzie również w Narodowym Planie Gospodarczym na rok bieżący znalazły się poszczególne elementy tego nowego budulca, lecz na szersze ich zastosowanie w tym planie nie było jeszcze warunków.
warunki takie zaistniały dopiero przy budowie planu na rok 1971. Tym właśnie wyraża się zamykanie starego i otwieranie nowego etapu w procesie rozwoju naszej gospodarki. Tak się jednocześnie złożyło, że szerokie, kompleksowe zastosowanie elementów intensyfikacji i rachunku ekonomicznego jako nowego budulca użytego przy budowie Narodowego Planu Gospodarki na rok przyszły zbiegło się w czasie z upływem okresu bieżącej 5 lat. Plan na rok 1971 otwiera więc zarówno nowy etap rozwoju naszej gospodarki, jak też nowy Narodowy Plan Gospodarczy na lata 1971-1975, którego opracowanie stoi jeszcze przed nami. Zadania, jakie stoją przed nami na tym nowym etapie, w sposób wyczerpujący przedstawia referat Biura Politycznego, uzupełniony przemówieniem towarzysza Jastrzuka. Przebieg dyskusji wykazał, że plenum aprobuje wytyczne kierunki działania oraz Narodowy Plan Gospodarczy na rok 1971. Pomyślna realizacja wytyczonych zadań wymaga przede wszystkim zrozumienia ich celowości i konieczności zarówno przez administrację gospodarczą wszystkich, jak też przez samorządy robotnicze i załogi przedsiębiorstw. Bogaty materiał dzisiejszego plenum trzeba będzie udostępnić i przekazać wszystkim organizacjom partyjnym i załogom pracowniczym w sposób jak najbardziej konkretny i zrozumiały. Muszą się o to zatroszczyć wszystkie instancje partyjne, poczynając od Komitetu Centralnego. Problematyka plenum powinna też zajmować centralne miejsce na powiatowych i wojewódzkich konferencjach sprawozdawczo-wyborczych, które odbywają się obecnie lub są przygotowywane. Dzisiejsze plenum odbywa swe obrady bezpośrednio po dokonaniu przez Państwo zmian cen detalicznych. Konieczność tego kroku została naświetlona w liście Biura Politycznego do Organizacji Partyjnej, a także w dokumentach dzisiejszego plenu. Jeśli obniżki cen przyjmowane są przez społeczeństwo z zadowoleniem, to podwyżki są niepopularne i zawsze spotykają się z krytyką, niezależnie od tego, czy krytyka jest lub nie jest uzasadniona. Dokonana zmiana cen detalicznych znajduje głębokie uzasadnienie. Zmiana cen detalicznych nie pociągnie jednak za sobą głębokich przeobrażeń w strukturze spożycia. Nowe, wyższe ceny na mięso i przetwory mięsne ograniczają wprawdzie popyt na te towary, lecz nie tworzą sytuacji, w której aktualne możliwości ich dostaw na rynek przewyższać będą możliwości ich zakupu przez ludność. Dowodzi tego fakt, że przy poprzednich niższych cenach popyt na mięso i jego przetwory nie był w pełni zaspatalany. Dobrze będzie, jeśli obecnie przy wyższych cenach popyt i podaż zostaną zrównoważone. W przypadku niezwiększenia masy mięsnej na zaopatrzenie ludności, równowaga ta po pewnym czasie znowu zostanie zachwiana wskutek wzrostu siły nabywczej ludności. Przyrost dochodów ludności jest niemały. W ostatnich latach wynosi on 20 i więcej miliardów złotych rocznie. W latach nadchodzących również nie będzie mniejszy, a raczej większy. Problem
trwałego i pełnego zaspokojenia popytu ludności na mięso i artykuły mięsne może być rozwiązane tylko na drodze zwiększenia produkcji żywca. Możliwości takie warunkowane są dalszą rozbudową bazy paszowej, przede wszystkim przez zwiększenie produkcji roślinnej naszego rolnictwa. To jednak nie wystarcza. Niezbędnym jest także import pas i komponentów paszowych, na co konieczne są pokaźne sumy dewizowe. Wiąże się to jak najściśle z naszym eksportem wyrobów przemysłowych do krajów kapitalistycznych. Oznacza to, że zaspokajanie popytu na mięso zależy zarówno od naszego rolnictwa, jak i od naszego przemysłu, od stopnia jego wydolności eksportowej. Niemałe znaczenie dla zwiększenia produkcji żywca ma także opłacalność hodowli zwierząt gospodarczych. Nie jest ona obecnie zbyt wysoka, dlatego też w ramach zmian cenowych zostały podniesione ceny skupu na żywie. Dokonana zmiana cen detalicznych nie likwiduje w pełni dysproporcji między cenami artykułów rolno-spożywczych a cenami wyrobów przemysłowych szerokiego użytku. Dopłaty państwa do cen detalicznych artykułów rolno-spożywczych oraz do środków produkcji rolnej zostają nadal utrzymane, choć w znacznie mniejszym zakresie. Dopłaty te w roku 1971 wyniosą około 10 600 000 000 zł, czyli będą mniejsze o ponad 5 200 000 000 zł niż w roku bieżącym. Jednocześnie podwyżka ceny na mięso i wyroby mięsne, a także na niektóre inne artykuły stwarza kilkuprocentową akumulację na tych towarach. Dopłaty państwa do cen detalicznych, jak na przykład dopłaty do cen detalicznych chleba, mogą być jeszcze utrzymywane przez szereg lat. Dopłaty te nie mają bowiem żadnego wpływu na strukturę spożycia ludności. Mimo deficytowych cen na chleb, kaszę, makaron i mąkę, spożycie tych artykułów nie tylko nie wzrastało, lecz nawet nieznacznie się zmniejszyło w ostatnich latach w przeliczeniu na jednego mieszkańca wskutek wzrostu spożycia mięsa. Obecnie nie dojrzały jeszcze warunki do całkowitego zniesienia dopłat do wszystkich cen detalicznych. Nikomu bowiem nie może zabraknąć środków na pełne zaspokojenie swoich potrzeb w zakresie podstawowych artykułów żywnościowych. Obecna zmiana cen ma u swych podstaw kryteria ekonomiczne. Na zmianę struktury spożycia ludności wpływa głównie podwyżka cen na mięso i jego przetwory. Na pewno przyjdzie czas, towarzysze, kiedy zapotrzebowanie ludności na mięso i wszystkie wysokobiałkowe artykuły spożywcze nasze państwo socjalistyczne będzie mogło zaspokajać w takim stopniu, jak dziś zaspokaja potrzeby ludności na chleb i na inne artykuły żywnościowe. Dopiero wówczas można będzie gruntownie zmienić dzisiejszą strukturę spożycia ludności. Drogę do tego celu wskazuje i wytycza partia, nasz komitet centralny. Im lepiej będą realizowane zadania nakreślone przez dzisiejsze plenum,
im szerszym frontem nasza gospodarka narodowa wkroczy na drogę intensyfikacji i rewolucji naukowo-technicznej, tym szybciej nadejdzie czas, kiedy z naszego życia znikną nękające nas dziś jeszcze różne dolegliwości i problemy bytowe. Tę głęboką prawdę musimy rozpowszechnić jak najszerzej, zarówno w szeregach partii, jak i wśród klasy robotniczej i wszystkich pracujących. Były to fragmenty końcowego przemówienia Władysława Gomułki, wygłoszonego na dzisiejszym plenum KC.